Drodzy widzowie telewizji OX, przeżywamy dziś szczególny dla wszystkich chrześcijan dzień, pamiątkę ukrzyżowania Zbawiciela świata. Aby nam uzmysłowić, jak wielkie to wydarzenie, pozwólcie, że posłużę się pewnym przykładem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Pewien człowiek, młody człowiek, dokonuje przestępstwa. Zostaje doprowadzony przed sędziego, przesłuchany i zapada wyrok. Wyrok śmierci. I kiedy ma już być doprowadzony do celi, a następnie ma być wykonany na nim wyrok śmierci, sędzia wstaje, zdejmuje swoją togę sędziowską, podchodzi do tego młodego człowieka i zajmuje jego miejsce. To on przyjmuje na siebie karę, a ten młody przestępca odchodzi wolny. Czy ta sytuacja, niecodzienna sytuacja z sali rozpraw, czegoś nam nie przypomina? Słowo Boże uczy nas, że karą za grzech jest śmierć oraz że wszyscy zgrzeszyliśmy. Zatem zobaczcie, wyrok już zapadł. Śmierć dla grzesznika. Śmierć dla każdego człowieka. I nic nie możemy z tym zrobić. Nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie. Nie możemy zmienić wyroku sędziego. Ale w pewnym momencie historii, a było to niespełna 2000 lat temu, Jezus Chrystus wziął na siebie karę za nasz grzech. Cierpiał i umarł na krzyżu za każdego z nas. Moi drodzy, Wielki Piątek jest nazywany największym świętem luteran. A związane jest to z teologią krzyża, którą na nowo odkrył, na pewno rozpowszechnił ksiądz dr Marcin Luter. Do czasów reformacji uważano, że śmierć Chrystusa na krzyżu była ofiarą przebłagalną dla Boga. Zaś Luter nauczał, że śmierć na krzyżu nie była tylko ofiarą, ale była przede wszystkim darem. Darem Bożym dla człowieka. Jak czytamy w Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Atmosfera Wielkiego Piątku w kościołach ewangelickich jest naprawdę szczególna. Jest to czas wyciszenia, zatrzymania się w swoim pędzie. Jest to czas uczestniczenia w nabożeństwach spowiednio-komunijnych. Tu w Ustroniu, w kościele ewangelickim apostoła Jakuba Starszego, takie nabożeństwa będą miały dziś miejsce o godzinie 8:30 i 17:00, na które serdecznie zapraszam. W kościołach ewangelickich w Wielki Piątek dominuje czernie. Krzyż przysłonięty jest kirem na znak żałoby, a nasze dzwony milczą. Żałobny charakter ma także liturgia. Czytamy fragmenty męki pańskiej, śpiewamy pieśni pasyjne. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, niech ten dzisiejszy dzień Wielkiego Piątku będzie dla nas czasem modlitwy, zadumy oraz wdzięczności Bogu za Jego łaskę. Dziękujmy za to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, że złożył swoje życie na krzyżu za Ciebie i za mnie.